Znamy ludzi, którzy stracili 3, 4, 5, 6 synów na wojnie, załóżmy, z Niemcami albo z Sowietami. Prawda? To się zdarza i nie ma rady na to, żeby naród przetrwał. Młodzi ludzie muszą być gotowi zaryzykować swoim życiem w obronie narodu. Jeżeli młodzi ludzie nie będą gotowi ryzykować życie, to przyjdzie dowolny gangster mający, 100 żołnierzy i zajmie całe państwo, skoro nikt nie będzie mu się bał z nim walczyć. No nie ma rady. Młodzi ludzie muszą być uczeni, że mają ryzykować życiem w obronie podstawowych wartości, jakim jest między innymi rodzina, ojczyzna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że rolą państwa jest prowadzenie takiej polityki, aby nikt nie musiał ryzykować życia w obronie swojej rodziny i swoich krewnych. Bo czasy, o których mówi pan Korwin-Mikke, to naprawdę już powinny być czasy słusznie minione. W dobie współczesności my jako ludzkość nie możemy sobie pozwolić na kolejną wojnę światową. Ale przyjdą muzułmanie i zobaczy pan, jak pan zacznie śpiewać, proszę pana. I zobaczy pan, jak pan zacznie śpiewać. A co pan ma do muzułmanów? Jak to co? No, ja bardzo lubię muzułmanów, ja nawet więcej. Ja wolę muzułmanów od, załóżmy, pana, bo oni wierzą w podstawowe wartości europejskie, w które pan już nie wierzy.